Jeżeli chodzi o pastę pistacjową, to najlepiej, żeby było 100% pistacji. Ja dodałam 3/4 szklanki cukru, ponieważ lubię mniej słodkie. Takich składników użyłam do dekoracji, natomiast każdy może to zrobić według własnego uznania. Na zakończenie jeszcze kilka uwag. Moja szklanka ma 250 ml. Forma 24 cm. Czas pieczenia około 80 minut w temperaturze 165 stopni z opcją pieczenia dół i góra. Ważna informacja. Po upieczeniu ciasta nie otwierać piekarnika 20 minut. Krem pistacjowy nałożyć na wystudzone ciasto. Pozostaje mi tylko wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Zaprosić do ponownego odwiedzenia profilu. Życzę smacznego!